Zaręczyliśmy się dwa razy. Dwa razy pierścionki dawał? Obydwa zgubiłam, więc spokojnie. Wyobrażę sobie w 3 tygodnie zorganizować sobie suknię? No. Nie. Tak, tak, tak. Jak mówiłam tak, to cały zwierzyniec był obok. Połączyła ich miłość do koni. Nic więc dziwnego, że do ślubu pojechali w siodle. 13 lat minęło, jak z bicza strzelił, a oni wciąż razem galopują przez życie. Zapraszam na rozmowę z Karoliną Ferenstein-Kraśko. Karolino, próbowałam wyszukiwać trochę o tobie, o twoim mężu w internecie informacji i nie jest ich zbyt wiele, a już na pewno ciężko jest znaleźć cokolwiek dotyczącego waszego poznania. Piotr przyjechał do Gałkowa, bo tak naprawdę chciał nauczyć się jazdy konnej i on opowiadał w wywiadach, że ty byłaś dla niego na początku bardzo niedobra. Proszę cię o wyjaśnienie tej sytuacji. Ja bardzo poważnie podchodzę do treningów. Jeździectwo, jak wiesz, jest moją pasją. No i jeżeli kogoś chcesz czegoś nauczyć i jeżeli to nie jest tylko taka amatorska zabawa, a coś bardziej poważnego, no to czasami rzeczywiście te treningi przebiegały dość burzliwie i byłam surowa. Poza tym, szczerze mówiąc, też to tak było, że on był taki strasznie uparty. Ja jakby szłam swoją sportową drogą, miałam swoich uczniów, którzy byli sportowcami i nauka amatora tak na początku to wydawało mi się, że to trochę jest dla mnie strata czasu. Ale rzeczywiście jego upór i to, jak strasznie chciał dążyć do celu, w końcu zbudowało taką historię, że zauważyłam, że mu rzeczywiście zależy i chciałam go trochę przetestować. No i jak widać, troje dzieci, ale kilkanaście lat razem, więc test się udał. Ty byłaś dumna z tego, jakie on robił postępy? Piotr, jeżeli się za coś zabiera, mówię właśnie o sportowych rzeczach, ale zawodowych również, no to zawsze stara się dążyć do takiego maksimum zaangażowania i jeżeli coś robi, to zazwyczaj po jakimś krótkim czasie robi naprawdę to świetnie. No i z jeździectwem szło mu trochę gorzej, w związku z tym tym bardziej się starał i tym bardziej był taki zaangażowany i zdyscyplinowany, żeby dojść do jakiegoś tam celu. A rzeczywiście to jest bardzo wymagający sport, więc no, trochę mu to zajęło i dlatego było tak burzliwie. Słuchaj, ale jak ty go na początku poznałaś i zaczęłaś spotykać w tym Gałkowie, bo on coraz częściej zaczął przyjeżdżać, ty w ogóle patrzyłaś na niego jak na faceta? On ci się podobał, czy w ogóle, no nie no, przyjeżdża facet z Warszawy i mi zawraca nos? Szczerze mówiąc, Na niego w ogóle nie zastanawiałam się, myślałam o nim raczej jako o bardzo miłym, fajnym gościu. Bardzo się szybko jakoś tak zbliżyliśmy jako przyjaciele, jakoś była fajna relacja, ale rzeczywiście nie, w ogóle... Czyli to nie była twoja pierwsza myśl, że zobaczyłaś, mówisz, Jezu, przystojny, piękny, biorę go. Nie było tego. Nie. Absolutnie. Jezu, jestem taka ciekawa z drugiej strony, jak wyglądała ta historia, że jak on ciebie zobaczył, czy właśnie to był taki rodzaj miłości od pierwszego wejrzenia. Czy ty to wiesz? Ale to trzeba jego zapytać. Wiesz, mówić za kogoś to absolutnie nie warto. Ty byłaś pewnie też dla niego wielkim wyzwaniem, bo taka kobieta, która właśnie, wiesz, stoi w roli nauczyciela, to dla mężczyzny musi być ciekawa sytuacja i ciekawa lekcja w życiu. Ja myślę, że to jest, że w ogóle Piotr otacza się silnymi kobietami. Aha. Jako przyjaciółki, jako współpracownicy, nawet córkę ma silną kobietę, już. Domyślam się po kim. Więc absolutnie myślę, że to rzeczywiście dla niego tego typu relacja zawsze jest wyzwaniem i taki partnerski układ. To jest w ogóle fajna historia, chyba dla nas wszystkich. Zastanawiam się, po jakim czasie Piotr zaczął przyjeżdżać tego Gałkowa do ciebie, a nie już na te jazdy. Ile czasu minęło od waszego takiego pierwszego poznania do momentu, kiedy zostaliście parą? Nie wiem, czy ty też tak liczysz u siebie, bo ja nie. Ja liczę. Ja rozumiem, że jesteś bardzo dociekliwa, ale szczerze mówiąc, wiesz co, myślę, że tyle rzeczy się w naszym życiu dzieje.
że takie dokładne datowanie nie pamiętam. Wiesz co, się jakoś tak stało naturalnie, miękko, płynnie. Myśmy się bardzo długo przyjaźnili. Mieliśmy jakąś taką fajną, przyjacielską relację, która się przerodziła w miłość. I szczerze mówiąc, no to było jednak kilkanaście lat temu, więc nie mam zapisane w kajeciku. Ale czy w takim razie właśnie waszym sposobem, receptą na sukces, na miłość, na udany związek jest faktycznie ta przyjaźń jako taka baza tej relacji? Ja myślę, że przyjaźń, wspólna pasja i jakieś budowanie jakiejś fantastycznej, wspólnej historii, myślę, że tak, będę to właśnie tak odbierała. Karolino, was połączyły konie i oczywiście na waszym ślubie ich nie mogło zabraknąć. Ten ślub mógł odbyć się tylko w jednym możliwym miejscu, czyli to było u ciebie w Gołkowie. Czy ty miałaś jakąś osobę, która pomagała ci w organizacji tego wydarzenia, czy postanowiłaś to zrobić sama? Nasz ślub był w ogóle bardzo spontaniczny. To wszystko się wydarzyło w bardzo, bardzo krótkim czasie. To znaczy od decyzji, że odbędzie się ślub, minęło jakieś 3,5 tygodnia do ślubu. To było tak, że spojrzeliśmy w zeszyt, bo nasz syn miał już rok czasu. Okay. Więc no to może to jest właśnie ten dobry moment, że w końcu trzeba ten ślub wziąć. Ale czy decyzja, że będzie ślub, była równoznaczna z zaręczynami? Nie, nie. Zaręczyny mieliśmy dużo, dużo wcześniej. Zaręczyliśmy się dwa razy w związku z tym. Dlaczego dwa razy? Dlaczego dwa razy? Dlatego, że myślę, że otaczanie się właśnie takimi silnymi kobietami różnie w życiu się później to wszystko układa. Aha. I to był taki moment, że jak Piotr dostał propozycję zostania korespondentem w Stanach Zjednoczonych, to właśnie wtedy mi się oświadczył, mieliśmy razem wyjechać do Stanów, no i tam już budować wspólne życie. Ja miałam zrezygnować ze swoich różnych tutaj planów. No i na fali tych emocji najpierw postanowiłam, że rzeczywiście tak będzie. Aha. No a po momencie zaręczyn, kilka dni później, przyszła do mnie informacja, że zakwalifikowałam się na Mistrzostwa Świata Młodych Koni. No i teraz była decyzja, albo ślub i wyjazd do Stanów, albo intensywne przygotowywania do Mistrzostw Świata, mojego wielkiego życiowego, sportowego marzenia. No i wybrałam to drugie. Nie żałujesz? Absolutnie. Myślę, że była najlepsza decyzja. W życiu trzeba spełniać marzenia. Jeżeli partner też musi rozumieć tą drugą stronę. Oczywiście nie ukrywam, że było później bardzo burzliwie i później mój przyjazd po Mistrzostwach Świata do Stanów, musieliśmy się trochę uczyć siebie na nowo, bo to był prawie ponad pół roku i już tak naprawdę Piotr tam swoje życie zbudował, a później musieliśmy to życie budować tam razem, więc nie były to jakby łatwe historie, ale nie żałuję tego i myślę, że trzeba absolutnie stawiać na siebie, więc trzeba potrafić to wszystko równoważyć. A kiedy nastąpiły drugie zaręczyny w związku z tym? Już po narodzinach naszego syna. Aha. Jak wróciliście do Polski? Jak wróciliśmy do Polski. Wtedy jakby postanowiliśmy dokończyć całą historię. Okej. Okay. No dobrze, czyli tak. Poczekaj, dwa razy się oświadczał, dwa razy pierścionki dawał? Obydwa zgubiłam, więc spokojnie. Nie, naprawdę? Tak. W jakich okolicznościach kojarzysz? Znaczy, zorientowałeś się szybko, tak, że go nie masz? Nie dość szybko. Raz na plaży w Tajlandii, drugi raz w jakimś takim pięknym miejscu w Toskanii, więc na pewno one się tam świetnie mają. W ciepełku. Tak samo jak nie zapisuję dat w kajecikach, to czasami gubię jest pierścionki zaręczynowe. No właśnie, jakoś jakiś fatum. Ale też ślub mieliśmy 13 września, więc już tak może wszelkie takie pechowe historie nas się nie imają. Ale chyba ślub wyszedł dobrze ogólnie. Tak. Chyba tak. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś.
No dobra, czyli tak, spontaniczna organizacja, 3,5 tygodnia i czy ktoś Ci pomógł, żeby w takim błyskawicznym tempie to wszystko ogarnąć? Czy ponieważ robiłaś to praktycznie u siebie w domu, byłaś w stanie sama wszystko sobie załatwić? Rzeczywiście robiłam to sama. Ja też poza wszystkim mam firmę eventową, więc trochę doświadczenie w robieniu przeróżnych projektów właśnie plenerowych albo takich lekko odlotowych w krótkim czasie po prostu mam i wykorzystałam doświadczenie z innych historii, bardziej sportowych eventów, więc tutaj udało mi się to zrobić sama i tak naprawdę dosłownie sama, dlatego że po tym jak ustaliliśmy datę ślubu i jak to mniej więcej będzie wyglądało, że chcemy na łące, że będzie romantycznie, że jedziemy konno, że konie muszą być z nami, bo to jest część naszego życia, goście przyjadą bryczkami, wszystko już bardzo romantycznie brzmiało, mój kochany Piotr mnie wtedy poinformował, wiesz kochana, a ja właśnie znowu lecę do Stanów, bo huragan się zbliża do wybrzeży Florydy i dostałam zlecenie, jadę. No i ja zostałam dosłownie z całą organizacją sama, więc pomagała mi moja kochana mama, jak to z mamami bywa, bo udało nam się, taki mamy bardzo malutki klub przystajni kameralny, całego go udekorować kwiatami. Aha. I to też była historia, jak już mój Piotr wrócił z tych Stanów, okazało się, że zdąży na ślub, było to o 12 w nocy przed ślubem, który odbywał się następnego dnia. Ja do końca nie wiedziałam, czy ten huragan będzie huraganem, czy jednak burzą tropikalną i wróci do mnie, więc na całe szczęście wrócił. Wchodzi do tego ukwieconego baru i tak, a co tu będzie, święto lasu jakieś? Tak to jest z chłopakami. Czyli tak, nie dość, że on po prostu miał bardzo wygodną sytuację, bo sobie wyleciał. No do pracy, ja to rozumiem. Nie też no, świetny praca. Naprawdę, doskonale. Trafiło mu się. Ale ty się napracowałaś, tu kreatywnie, tu fizycznie, on wchodzi i święto lasu. No tak to niezadowolony. Nie to, że niezadowolony, zaskoczony, że święto lasu. Ale jak wziął dziewczynę z Mazur, to musiał się chyba spodziewać, że święto lasu to bardzo dobre określenie na nasz ślub. I co się wydarzyło, kiedy on tak naprawdę skrytykował twoje dekoracje? Kurzyło cię to trochę? Oczywiście, myślę, że nie wiem jak było przed twoim ślubem, ale emocji było choć jeszcze więcej niż choć ten czas był taki krótki, żeby to wszystko przygotować. Wyobrażę sobie w 3 tygodnie zorganizować sobie suknię. No, powiem ci, że jest to wyzwanie. I skąd ją wzięłaś? Zamknęłam oczy, weszłam do pierwszego salonu, jaki spotkałam w Warszawie i to była właśnie ta. Naprawdę? Była skromniusieńka, taki lekko kremowa. Na to dostałam od Karoliny Wajdy jeździecką jakąś marynarkę w bardzo podobnym kolorze. Mhm. I to była cała moja oprawa. Bardzo szybko to się wydarzyło. Teraz zazwyczaj dłużej wybieram kreację na jakieś wyjście do znajomych niż wtedy suknię ślubną. Ale tak słuchaj, mnie w tych waszych stylizacjach były takie ciekawe elementy, bo postawiałaś na prostą suknię, ale miałaś do tego oficerki. A Piotr no, też tak nie wyglądał jak typowy pan młody, jednak bardzo silny był ten element jeździecki, prawda? On miał ciemną marynarkę. Tak, frak, bryczesy, też oficerki, ponieważ jechaliśmy konno, więc nie dało się tego troszkę inaczej zrobić. Ale to taki nietypowy look dla młodej pary. Tak. Nietypowy, dla nas najbardziej typowy, jak sobie można tylko wyobrazić, ale żeby było śmieszniej, te konie jeszcze bardziej na naszym ślubie miały znaczenie, dlatego paradoks, mój ukochany koń, na którym udało mi się zdobyć brązowy medal Pucharu Polski i wiele innych sportowych sukcesów, postanowił mnie nie dowieźć do tego ślubu. Co to znaczy? Jak już na niego wsiadłam, ponieważ wybrałam damskie siodło, żeby ta suknia pięknie się rozłożyła, tak jak za dawnych lat takie miałam marzenia. Trenowałam kilka razy dosłownie wcześniej na tym damskim siodle, żeby on się przyzwyczaił, bo angielski styl to jest siedzenie po męsku w zupełnie innym siodle, bo damskie siodło to się siedzi po jednej stronie i tak dalej, zupełnie inaczej używa pomocy, ale na to świetnie reagował. Ale jak ja już założyłam tą suknię, ten welon, to wszystko, cała oprawa,
damskie siodło. Dojechałam jak mniej więcej do połowy trasy i on już tak szalał i tak mu się to wszystko nie podobało, że stwierdziłam, że zaraz na zielonej trawie wyląduję w tym całym stroju i na tym się skończy mój cały ślub. Mistrzyni jeździectwa! Tak, spadnie na własnym ślubie, więc było tego bardzo blisko. Prowadził mnie do ślubu na mój tata, więc postanowiliśmy razem, że zawracamy. Więc goście plus mój mąż obserwowali ze ściany lasu, przy której stali, właśnie całą tą sytuację, że to były takie piękne zielone pagórki. Ja się tak pojawiam, znikam, welon lata w powietrzu, naprawdę bardzo było ten i raptem mnie nie ma. No i ze szepty po gościach, gdzie ona pojechała, uciekająca panna młoda, nie ma jej. No to mój mąż spokojnie spojrzał na naszego syna. Nie, ona tu wróci. Jak nie do mnie, to do niego. I miał rację. Ja po prostu pojechałam zmienić siodło na tak zwane angielskie, żeby łatwiej było mi zapanować nad paradoksem. Już w końcu przestał być zazdrosny i dowiózł mnie już bezpiecznie do ślubu. Czyli nie zmieniłaś konia. Nie zmieniłam konia, nie zmieniłam decyzji, tylko po prostu sprzęt, którego używałam. Powiedz mi, ile czasu zajęło ci tak technicznie po prostu wymiana tego siodła damskiego na te angielskie? Zastanawiam się po prostu, ile czasu ci goście pozostawali tam w pełnej niepewności? Myślę, że tak pół godziny to wszystko trwało, więc... Nie. Tak. Słuchaj, dobrze, że byli w pięknych okolicznościach przyrody. Mieli na czym usiąść? Nie mieli. Nie mieli, ale to wszystko byli bardzo barwni, ciekawi ludzie i na pewno... Kreatywnie wykorzystali ten czas. Tak, właśnie tak było. Słuchaj, ale gdyby po prostu Piotrek nie był taki super przekonany do twojego powrotu, gdyby po prostu nie miał przy sobie synka, to mógłby się nadenerwować. Wiesz, pół godziny, jednak w momencie, jak oczekujesz na coś, to jest wieczność. Biorąc pod uwagę, że już mieliśmy wcześniej jakieś zmiany pewnych planów, więc rzeczywiście mógł się denerwować, ale widać, miał wyczucie chwili, że wszystko będzie dobrze, bo on tak zawsze myśli, że wszystko będzie dobrze. No i właśnie tak było. Optymizm w życiu się przydaje. Piotr też pojechał konno, prawda? Tak, pojechał wcześniej z gośćmi, którzy jechali bryczkami i mieliśmy taki piękny, biały namiot. Ach, bardzo to jest... Muszę ci powiedzieć, że zgodziłam się w ogóle na tą rozmowę, bo chyba w czasie tej pandemii stałam się taka sentymentalna. Wracam do tych wspomnień, do tego, jak to było, co się działo. I teraz z perspektywy czasu sobie myślę, że to były naprawdę wyjątkowe chwile i chociaż właśnie miałam tak strasznie mało czasu, żeby to wszystko przygotować, żeby tak przygotować się emocjonalnie do całej tej historii, to wspominam to wspaniale. Czasami takie spontaniczne historie, no, myślę, że mają też swoje plusy i w naszym przypadku właśnie tak było. Muszę ci się przyznać, że jeszcze wszyscy goście, nikt nie dostał takich tradycyjnych zaproszeń ślubnych. Po prostu ja zadzwoniłam do najbliższych, mówię, kochani, tego i tego dnia, o tej godzinie jest nasz ślub, wpadajcie. I tak to było. Czyli na takim luzie do tego podeszłaś. Absolutnie. Jak ty wspominasz ten dzień? Bo powiedziałaś, że oczywiście towarzyszyły temu ogromne emocje, bo też ten czas na organizację był tak krótki. Nie do końca miałaś czas się też tak mentalnie do tego przygotować. No i ciekawa jestem, jak ty ten dzień teraz wspominasz? Czy te emocje są jeszcze żywe? Ten obraz mam przed sobą. Pamiętam, jak jechałam konno i widziałam gości, widziałam ten namiot. Widziałam, bo mój ślub dawała mi pani urzędnik, która na łące zgodziła się nie w urzędzie stanu cywilnego, tylko na łące. To też nie takie proste, żeby to zorganizować, ale się udało. I pamiętam mojego synka, moje konie, nawet mój pies raczył zaszczycić mnie na moim ślubie i nie odstępować mnie na krok, więc jak mówiłam tak, to cały zwierzyniec był obok. Kompletne szaleństwo. I naprawdę wzruszenie w oczach moich rodziców, przyjaciół. To jest tak mistyczny moment, że nie zamieniłabym go rzeczywiście na nic. Naprawdę warto mówić tak. Nie zdecydowaliście się na ślub kościelny? Bo Piotr miał wcześniej ślub kościelny i w związku z tym nie ten drugi tak. Był już cywilny. Po uroczystości wy wsiedliście w dorożkę? W bryczkę. W bryczkę, tak. Razem z synkiem. Tak jest. I odjechaliście. W Sinondal.
A co z weselem? Właśnie było przy stajni, w tym, tam gdzie to święto lasu było. Tak, dużo kwiatów. Tak, dużo. Ale naprawdę same kwiaty spowodowały, że on tak to określił? No to nie, no tam były takie girlandy z liści, bo to był wrzesień, więc tak wiesz. Więc te girlandy z liści go chyba tak zainspirowały do tej historii. Ale nie, ale tak naprawdę to było bardzo zabawne i wcale się nie gniewałyśmy. No to wiesz, taka przekora męska, wiesz. Mm-hmm. Jego punkt widzenia. Tak. niech tak będzie. Wesele, rozumiem, do białego rana. Oczywiście. Zabawa, muzyka. Muzyka na całe szczęście. Gorzej ze zdjęciami, bo jak teraz... Cały nasz świat, dookoła naszych znajomych, wszyscy tak skrupulatnie swoje życie fotografują i zamykamy je w takich obrazach, to ja mój ślub mam tak naprawdę, jak zamknę oczy w pamięci i na zdjęciach panów paparazzi, którzy wtedy może jeszcze to nie było tak bardzo rozwinięte jak teraz, ale teraz ja bardzo się cieszę, że są panowie paparazzi, bo dzięki nim mam jakąkolwiek pamiątkę ze swojego ślubu. Bo to było właśnie jedyne, co Piotruś miał na głowie. To znaczy zająć się filmowaniem i zdjęciami z naszego ślubu, miał to robić jego przyjaciel, więc tym razem już naprawdę nie Piotra wina, który specjalnie po to przyjechał ze Stanów, ale ponieważ dawno nie był w Polsce, tak mu się w Polsce spodobało, że dopiero z Warszawy o 12 w nocy przyjechał taksówką na imprezę. I ani jedno zdjęcie z mojego ślubu nie mam ani z imprezy, ani z samej ceremonii, tylko to, gdzie tam z oddali jakiś fan fotograf nielegalnie. Ale chociaż ładne te zdjęcia zrobili? No takie sobie, no wiesz jak to jest. Wiem, oni czasami, ale są. Wiesz, polują na takie najgorsze ujęcia. No ale dobrze. Nie było tak źle. Nie jest tak źle. Powiedz mi, czy ty teraz tak z perspektywy czasu, właśnie jak to wspominasz i podsumowujemy tak troszeczkę krok po kroku, jak to wyglądało, czy teraz, gdybyś mogła wybierać i miałabyś więcej czasu na tą organizację, to byś to zmieniła jednak i nie robiła tego spontanicznego wydarzenia w 3 tygodnie, tylko faktycznie bardziej skrupulatnie byś się do tego przygotowała, dopracowała więcej szczegółów. Czy nawet gdybyś miała więcej czasu, to nadal by to tak samo wyglądało? Wiesz co, twórczy szał to jest chyba trochę moje drugie imię. Mam 3 dzieci, które jeżdżą sportowo konno, żyję na 2 domy, mam 50 koni, do tego firmę i jeszcze parę innych projektów na głowie. Więc gdybym to wszystko miała pewnie tak co do sekundy zaplanowane, to połowa z tych rzeczy po prostu nie udałoby mi się jej zorganizować. Nie ma co się cofać. Myślę, że takie spontaniczne historie czasami dają naprawdę też fajne efekty. Każdy jest inny i każdy inaczej przeżywa takie chwile. Dla jednych to jest takie wydarzenie, które chcieliby rzeczywiście przez rok dopracowywać, a inni chcieliby przeżywać to właśnie na takiej fali takiego uniesienia i trochę spontaniczności. Ja taka jestem, że lubię tą spontaniczność, więc ten ślub chyba był trochę taki, jak chcieliśmy. I właśnie nasze życie tak wygląda, że Piotr gdzieś pędzi, ja w tym czasie jestem na zawodach, cały czas się strasznie dużo dzieje. I ten ślub też taki był, jak my jesteśmy. I to chyba dobrze. Był dopasowany właśnie do nas. Spersonalizowany. Spersonalizowany idealnie. Uszyty na miarę. A czy byliście razem w podróży poślubnej? To była bardzo krótka podróż poślubna. Pojechaliśmy do Rzymu. Było bardzo pięknie, romantycznie. To było dosłownie kilka dni, bo... Niestety życie czasami pisze nam trochę inne scenariusze i później jakieś dalsze wyjazdy były kilka miesięcy później, ale romantyczna kolacja w Rzymie czasami też taka króciutka potrafi zrekompensować, wiesz, wiele tygodni. Ale to była podróż tylko we dwoje, bez dzieci. Tak. Czyli idealnie. Dlatego była taka krótka, bo nie mogłam zostawić synka na dłużej, bo bym nie wytrzymała bez niego, taka jest prawda. A wcześniej go już zostawiałaś, czy to był pierwszy raz, kiedy pozwoliliście sobie na wyjazd? Pierwszy raz. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Kostek zanim skończył rok zdążył chyba 7 razy zmienić kontynent, bo gdziekolwiek jechał Piotr, to ja
kostkiem pod pachą za nim, więc zdążyliśmy być i w Meksyku, i wiesz, same podróże po Stanach, od Nowego Jorku po Las Vegas, Orlando, Miami, Floryda, to wszystko są bardzo długie podróże. Później wracałam stamtąd do Polski i tak dalej, więc najeździł się chłopak dużo, ale zawsze właśnie miałam go ze sobą, ponieważ karmiłam go ponad rok, to miałam wszystko zawsze przygotowane i ze sobą, więc jakoś to tam dobrze funkcjonowało. Ale byłaś bardzo do niego też przez to przywiązana. Oczywiście. To pierwsze rozstanie. Nie było łatwe, więc rzeczywiście teraz mi to przypomniałaś, jak ja przeżywałam to, że on został, a ja pojechałam i jak ukrywałam przed Piotrkiem, mówię, Boże, to jest przecież nasza podróż poślubna, musi być romantycznie, ja nie mogę cały czas mówić, Boże, gdzie jest moje dziecko? Więc to, tak, to były rzeczywiście niezłe emocje. Karolinko, tak zastanawiam się, czego mogłam ci na koniec życzyć, czego wam życzyć tak naprawdę, bo wydaje się, że macie taką idealną sytuację, trójkę wspaniałych, zdrowych dzieci, łączy was jedna pasja. Czego jeszcze wam trzeba, żeby to wszystko pozostało w takim stanie? Chyba trochę spokoju, trochę wyciszenia. Ale szczerze mówiąc, rzeczywiście to takie mam poczucie, że to jest dobry moment w moim życiu, naszym życiu. I choć ta pandemia wszystkim nam oczywiście poprzewracała nasze jakieś życiowe plany, to myślę, że dajemy radę. Mieliście trochę więcej czasu dla siebie niż zwykle? Myślę, że tak. Ale jeżeli wspominasz to z takim uśmiechem na twarzy, to znaczy, że to był dla was dobry czas. Dla wielu rodzin to faktycznie taki moment, że mogły trochę lepiej się nawet poznać przez to, że były razem. Dla wielu rodzin to był trudny czas, bo okazywało się, że to poznanie nie jest aż tak sympatyczne, ale mam nadzieję, że dla was ta dobra pasca będzie trwała dalej. Dziękuję bardzo, też sobie tego sama życzę. Dzięki Karolinko bardzo. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas już dziś. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.